Dzień dobry Państwu, tu Jess I, i witam Was w podcaście Głupia Gęś Podcast po bardzo długiej przerwie. I przede wszystkim wróciłam dzięki Wam, bo to Wy pisaliście do mnie, że Halko, ale gdzie jest podcast? Wracaj z podcastem, bo nie mam czego słuchać. Jesteś moją ulubioną, powiedzmy nawet audycją radiową. I to było strasznie miłe. I mnie od robienia podcastu odwiodło kilka rzeczy, między innymi po prostu wyświetlenia. Ale gdyby nie, nie dlatego się żyje, nie dlatego się tworzy treści. Drugą kwestią było to, że no, żyłam w takiej dziwnej, powiedzmy, korelacji samą sobą. To znaczy, wtedy wydawało mi się, że jestem szczęśliwa, ale jak patrzę na tą igę z perspektywy tego, gdzie siedzę teraz, to ojej! Ci, co śledzą mój kanał Szepcicha Idżes, wiedzą, że ostatnio przeprowadziłam się za granicę. Razem z moim ukochanym i z pieskiem. I uważam, że to była świetna decyzja, ponieważ ja byłam jak taki chomik, kręcący się w takim plastikowym kółeczku. Pracowałam w miejscu, które lubiłam, ale w którym nie chciałam pracować. Nie chciałam piąć się wyżej w tym, powiedzmy, w tej pracy. Chciałam ją w ogóle zminimalizować do jak najmniejszego etatu, albo w ogóle z niej zrezygnować. I jestem w szoku, dlaczego tego po prostu nie zrobiłam. Ale jak gdyby tą decyzję o zakończeniu pracy w tym miejscu podjęłam, no jak podjęliśmy decyzję o przeprowadce i uważam, że to było świetne. I oczyściłam się po prostu emocjonalnie, duchowo, i mój organizm mi za to podziękował. Bo jeżeli wiecie lub nie wiecie, to ja pracowałam codziennie na inną godzinę w systemie zmienowym w sieciówce. I wiecie, jak raz macie na 8, kolejnego dnia na 10 do 18, kolejnego dnia na 7 do 15, a jeszcze kolejnego od 14 do 22, to wasze godziny spożywania posiłków i waszego snu, wszystkiego są mega nieregularne. I po prostu mam wrażenie, że to, że ja się źle fizycznie i bardzo dużo chorowałam, wynikało głównie z tego. Jakkolwiek okropnie to nie zabrzmi, dzięki koronawirusowi i dzięki temu, że byliśmy na kwarantannie, i na początku przecież marca też było wszystko pozamykane. Ja siedziałam w domu i robiłam swoje treści. Pozwoliło mi to otworzyć umysł, zmienić swoje patrzenie na własne życie i wyznaczenie sobie celów, do których chcę dążyć. Jak gdyby. Otworzyłam kolejny etap swojego życia z wieloma zmianami, bo rok 2020 jest dla mnie rokiem zmian. Przede wszystkim zmiana pracy i podążanie za marzeniami. Drugą kwestią jest skupienie się maksymalnie na sobie i na swoim zdrowiu. I podjęłam kilka kroków w tym celu. Pierwszym z nich była całkowita rezygnacja z alkoholu. Bliska mi osoba z mojego najbliższego otoczenia jest niepijącym alkoholikiem. I ten alkohol był zawsze w moim życiu, jednak to dało mi siłę napędową, aby zmienić coś. I ja alkohol piłam od w sumie powiedzmy nastoletniości tej dorosłej, czyli tam 17 lat. Piłam dużo, ponieważ ja byłam taką, wiecie, klawą laską do tańca i do różańca, taką z dystansem, o, bo ja miałam dystans do siebie. I yy, piłam Amarenę, paliłam routy 60 szubstki albo wiceraje czerwone, i jestem pod ogromnym wrażeniem, że moje organy wewnętrzne to wytrzymały. Jednakże ten alkohol zawsze był w moim życiu. Na imprezach tak naprawdę każde wyjście ze znajomymi na miasto kończyło się na piwie albo na drinku. I ja nie lubię siebie po alkoholu. Nie lubię stanu, który towarzyszy mi po spożyciu alkoholu, czyli następnego dnia to jest kac fizyczny i kac moralny przede wszystkim, który powodował, że czułam się jak śmieć, i miałam ochotę po prostu utopić się pod prysznicem. No bo jak jest się na kacu, to brałam ogromne, ogromnie długie prysznice, aby zmyć to po prostu wszystko z siebie. Więc stwierdziłam, że jeżeli tego nie lubię, nie lubię tego, jak się zachowuję po alkoholu, nie lubię tego następnego dnia. Generalnie samo picie alkoholu nie jest dla mnie czymś niesamowitym. To po cholerę ja to robię. I przestałam pić alkohol na początku lipca. Byłam już na pierwszym weselu i na kilku imprezach. Na weselu było fantastycznie, to było wesel naszych dobrych znajomych, bawiłam się świetnie. Nikt mi praktycznie tego alkoholu nie wmuszał, większość osób uszanowała moją decyzję i to było świetne. Byłam też na kilku imprezach i oczywiście było wielkie zdziwienie, ale mam wrażenie, że przez to m.in., że jestem kobietą, nie mam takiego napiętnowania pod tytułem a ze mną się nie napijesz. To nie było niczym dziwnym, że ja, kobieta, odmawiam alkoholu, bo podejrzewam, że jeżeli byłabym mężczyzną przez takie kulturowe spojrzenie, no to byłoby troszeczkę ciężej. I powiem Wam, że niczego mi nie brakuje. Czuję się świetnie i zauważyłam trochę zmian, Mimo tego, że nie piłam tego alkoholu często, to widzę jego okiem, i nie mówię tu nawet o poprawie kondycji skóry czy nawodnieniu, czy tego po prostu, że trochę schudłam, bo to jest nieważne. Nie, nie dlatego przestałam pić alkohol, ale tego, jak się czuję w środku. Przede wszystkim nie mam takich wyrzutów moralnych, a one były szczególnie przy wejściu na Mateły, praktykuję jogę, więc to mi minęło. Wiem, że nie zrobiłam nic totalnie żenującego i nie powiedziałam czegoś głupiego. Wiecie, takie rzeczy się zdarzają. Każdy, praktycznie z nas miał jakąś taką gafę i nie mam tego wstydu w sobie, który bywał czasami okropny. Nie wydaje na to pieniędzy, czuję się po prostu dobrze. Moim zdaniem też alkohol i ogólnie używki bardzo mocno obniżają naszą energetykę. I czuję po prostu całą sobą, czuję to wejście na inne. Wyższe wibracje. Kolejną rzeczą, kolejnym plusem jest to, że przestałam palić papierosy, bo generalnie, gdy na co dzień nie paliłam papierosów, kiedyś byłam uzależniona bardzo, ale udało mi się z tym wygrać, to paliłam je tylko po alkoholu, tylko do alkoholu. Nie spaliłam jednego papierosa czy dwóch, tylko całą paczkę. Więc ten kac fizyczny na drugi dzień był też wzmożony działaniem papierosów. Więc to kolejna ulga dla zdrowia i portfela. Po prostu widzę same korzyści płynące z tego. Poza tym warto sobie podziwiać, jak alkohol bardzo mocno upośledza organizm i ciało. I to był jeden właśnie z głównych filarów, dla których wybrałam trzeźwość i po prostu nie chcę tego robić. No, z tym się wiążą papierosy, więc jak gdyby. Kolejny plus, nie wpuszczam już tej trucizny, po prostu, za którą płaci się horrendalne pieniądze do środka swojego organizmu. Moim kolejnym celem, takim mocnym postanowieniem, jest e, może nie całkowite wy, wyeliminowanie, ale do minimum, e, do praktycznego zera wszystkich takich. Niezdrowych rzeczy, a może raczej, może nawet nie fast foodów, bo nie przepadam za tym, ale wszystkich słonych przekąsek, słonych przekąsek typu chipsiki i słodycze. I na słodycze lubię, ale mam trochę tak powiedzmy długie zęby, mogą dla mnie nie istnieć, albo jestem w stanie zjeść daktyla i dla mnie to są słodycze, tak słone przekąski pokroju chipsów, słonych paluszków i jakichś słonych orzeszków w panierkach mnie po prostu niszczą. I wszystkie jak gdyby gorsze chwile wynagradzałam sobie tymi chipsikami. Mam z nimi trochę niezdrową relację, dlatego chcę je obciąć, uciąć, Mimo tego, że w ogóle ja nie mogę jeść glutenu, bo mam straszną alergię, to i tak ta miłość do chipsów zwycięża, mimo tego, że się czuję obrzydliwie po zjedzeniu ich strasznie, wszystko mnie boli, okropnie mdli mnie, to i tak to robię. Dlatego stwierdziłam, że silną wolą to po prostu przyzwycięży i myślę, że idzie mi całkiem nieźle, bo to, jakie paliwo wlewamy w nas, to ma na nas ogromny wpływ. Dlatego też 2020 rok jest dla mnie pochyleniem się nad swoją dietą. Ja zawsze mówię, że jestem osobą wszystkożerną, jestem wszystkożercą, ale głównie na co dzień moja dieta składa się z owoców i warzyw. Jem takie większe danie w postaci obiadu, które jest zazwyczaj ciepłe, jest gotowane i najlepiej tak się czuję w takiej relacji. Uważam, że ludzie w ogóle jedzą za mało owoców warzyw jakichś takich dobrych rzeczy, a jemy jakieś badziewie przetworzone, to samo tyczy się dzieci. Ostatnio mam mega jakieś przemyślenia związane z tym. Dlatego może, że wiele moich koleżanek w ostatnim czasie zostało matkami. I ja nie chcę się wtrącać do tego, jak ktoś karmi swoje dzieci, ale chciałabym, aby te osoby wyrosły na młodych, zdrowych ludzi. I zawsze zastanawiam się, czemu te mamy dają temu dziecku ten taki sztuczny jogurt z cukrem i biszkopta, zamiast po prostu owoców, które moim zdaniem są po prostu zdrowsze niż biszkop z cukru i cukier, e, jogurt z cukru, który jest potencjalnie bardzo zdrowy, a jest obleśny składowo i ma w sobie multum jakichś niepotrzebnych rzeczy. Zawsze mnie to zastanawiało, więc e, to jest szalony rok zmian. Szalony Rok Powrotu, bo w ogóle ten podcast, ten odcinek podcastu, jest yy, odcinkiem powrotowym. Jak gdyby chcę wrócić do dawnej formy i już trochę rozpisałam tego, rozpisałam listę tematów, które chciałabym poruszyć, jednakże tutaj po prostu się wygadam i opowiem o swoich spostrzeżeniach właśnie z ostatniego czasu i tego, co się wokół mnie działo. Bo było dziwnie, było różnie. Ja mówię, ten rok 2020 jest szalonym rokiem, szalonym rokiem zmian i jakichś decyzji, takiego przebudzenia się i chwytania za swoje marzenia i za swoje pragnienia. Ogólnie jesień, w której teraz się znajdujemy, również skłania mnie do różnych przemyśleń życiowych i do różnych zmian. I o ile jestem dumna z tego, co udało mi się już osiągnąć, tak będę pięła się dalej i brnęła, jak gdyby, aby zmienić swoje nawyki żywieniowe na lepsze. Również trochę kształcę się i czytam w tym temacie, jak po prostu jeść zdrowo, bo nie chcę przechodzić na żadną dietę. Po prostu chcę zmienić swoje nawyki żywieniowe na zdrowe i uważam, że to uczyni moje życie po prostu lepszym. Kolejną rzeczą, taką niezwiązaną, już w ogóle, może trochę związaną, bo już napomknęłam o dzieciach, to chciałabym poruszyć kwestię braku szacunku do osób, które wybierają bezdzietność. W sensie rozumiem, że powiedzmy pierwotne instynkty człowieka zawsze będą dążyły do rozmnażania i powiększania jak gdyby rodziny i tego wszystkiego. Jednak ja jestem osobą, która nigdy dzieci mieć nie chciała. I uważam, że każdy powinien mieć wpływ na swoje życie tak totalnie jak chce i żyć po swojemu. I absolutnie nikt, dopóki nie krzywdzisz tak naprawdę kogoś innego, nikt nie ma prawa ci się wpieprzać w Twoje życie. I powiem Wam, że właśnie jak ostatnio mam do czynienia z, właśnie z moimi koleżankami i większość z nich została już matkami. To ja spotykam się z takim ogromnym niezrozumieniem ze strony koleżanek, momentami rodziny, jakichś przyjaciół i to powoduje zdziwienie, to, że nie chce się rozmnażać, to, że nie chce mieć potomstwa. Ogólnie gdy byłam małą dziewczynką, to wiele moich koleżanek chciało, planowało, może nie chciało, ale planowało posiadać rodzinę. Wiecie, Malutkie dziewczynki bawiące się lalkami, mówiąc: O, takiego będę miała męża, a tak będą się nazywać moje dzieci. Ja lalkami lubiłam się bawić, ale jak gdyby autentycznej chęci prokracji, założenia rodziny nigdy nie chciałam. I im byłam starsza, to już taki, wiecie, nacisk i wymóg społeczny powodował u mnie, gdy miałam tak 14-15 lat, to stwierdziłam: zaryzuję się na dziecko po 35 roku życia. I jak już jestem coraz starsza, to jakie dziecko? Po co? Nie chcesz mieć dzieci, nie lubisz dzieci. Mimo tego, że mam o 15 lat młodszą siostrę i e, z moją siostrą, więc patrzę na nią inaczej, ale ja w ogólnym rozrachunku nie przepadam za dziećmi. Nie, nie rozpływam się po prostu nad e, malutkimi stópkami czy niemowlęcymi zdjęciami, ubrankami, tp. I td. Uważam, że Ciąża, rodzinę to jest cud. To jest coś niesamowitego. To jest piękne. Cieszę się, że ludzie są szczęśliwi zakładając rodziny, wychowując dzieci, że te dzieci się rodzą i po prostu ludzie przykładają ogromną wagę do ich wychowania I, i że się cieszą i że żyją tym. I to jest naprawdę piękne i niesamowite. I mówię to ze szczerego serca, ale nie dla mnie. Ja tego nie chcę. I gdy mówię, gdy ktoś w ogóle pyta mnie. A kiedy zdecydujecie się na dzieci ze swoim partnerem, to co? Przede wszystkim uważam, że pytanie, kiedy zdecydujecie się na dzieci, dlaczego nie macie dzieci, jest bardzo niegrzeczne, bo nie wiesz, w jakim momencie życia ta osoba się znajduje. Czy może straciła dziecko, czy się leczy, bo nie może mieć dzieci, czy inna sytuacja po prostu powoduje to, że ona tego dziecka nie może mieć. Po drugie, co ci to obchodzi? Czy ktoś ma dzieci, czy ktoś nie ma dzieci, to jest jak gdyby jak nie twoja sprawa. A gdy są takie osoby jak ja, które otwarcie mówią, że nie chcą mieć dzieci, to spotykają się z jakimś dziwnym niezrozumieniem i zawsze mnie to zastanawia, dlaczego. Ponieważ gdy jeszcze raz posłucham argumentu: A kto ci poda szklankę wody na starość, to po prostu strzeli mnie prąd. Dlatego, że nie chciałabym nawet, gdybym miała dzieci, to aby musiały się mną zajmować na starość, ponieważ to są wolne osoby z własnym życiem i może się potoczyć wszystko totalnie tak, że one nie będą chciały mieć ze mną kontaktu. Więc fajnie to wziąć pod uwagę. Po drugie, ja uważam, że nie każda kobieta jest stworzona do macierzyństwa. Nie, nie, nie każda osoba posiadająca struny głosowe jest piosenkarzem. Tak samo uważam, że nie każda kobieta powinna urodzić. Dziecko. I to po chęć posiadania rodziny, potomstwa, rozmnażania się, powinna wynikać z Twojej szczerej chęci, z tego, że Ty tego chcesz, Ty jesteś na to gotowa, a nie pod warunki, a nie coś na zasadzie, że o, bo moje koleżanki już mają, już jest ten wiek, bo moi rodzice naciskają, jak się urodzi, to się urodzi, jakoś będzie. Dla mnie to jest przerażające, w sensie, dlaczego ludzie tak robią? To nie jest, to nie jest rzecz, to nie jest zwierzę, to jest malutka żywa istota, nad którą ty trzymasz pieczę, to jest ogromne zobowiązanie, to jest cud, to jest bardzo dużo zaangażowania i pracy i jak możesz ją urodzić, a potem jakoś będzie. To trzeba jak gdyby zaplanować, trochę pomyśleć nad przyszłością, nad edukacją tego dziecka, nad wiecie, nad takimi rzeczami. Oprócz takich personalnych powodów, dla których nie chcę mieć dzieci, bo po prostu ich nie lubię i nie czuję tego instynktu macierzyńskiego na chwilę obecną. Mówię to na chwilę obecną, bo pewnie będą komentarze, że jak dorośniesz, jak będziesz w okolicach trzydziestki, to będziesz chciała dziecka albo będziesz żałować. A ja zawsze mówię, a jak pożałuję, że ją urodziłam, to co wtedy będzie? Więc tak, to jest jedna sprawa. Drugą kwestią to jest to, że po prostu mamy przeludnienie kryzys klimatyczny, ocieplenie klimatu. Totalną katastrofę ekonomiczno-gospodarczą, wszystko się sypie, więc nie wyobrażam sobie mieć dziecka w takim świecie, gdzie nie wiadomo, czy ona dożyje swoich 30. urodzin. Więc, yy, między innymi, z tego powodu też nie, nie zdecyduję się na posiadanie dziecka. To znaczy, jeżeli zaszłabym w ciążę, to prawdopodobnie urodziłabym to dziecko i wychowałabym je najlepiej, jak potrafię, ale świadomie nie planuję macierzyństwa i Tymi słowami chciałabym też wspierać osoby, które mają taką samą postawę jak ja, dlatego, że stwierdziłam, że chcę być otwartą działaczką, otwartą osobą, z którą możecie pogadać o tym, że nie chcecie po prostu zakładać rodziny. Ja, będąc w tym temacie, działając w tej sprawie, mówiąc o tym, szukając w internecie informacji, spotkałam się z małym, jak gdyby, wsparciem. Jest strona bezdzietnik.pl jest to kobieta mówiąca o e, plusach i minusach w ogóle życiu bez dzieci. Wiem, że ona też napisała książkę, którą bardzo chciałabym przeczytać, ale ogólnie to jest taki trochę, mam wrażenie, temat tabu. Ja e, mówię otwarcie, że nie chcę mieć dzieci i chcę być takim e, chcę być aktywistką w tym temacie, bo jak gdyby uważam, że to nie powinno być piętnowane że to właśnie powinno być czymś normalnym. Ponieważ to jest normalny, ludzki wybór, do którego każdy z nas ma prawo i nie powinniśmy być ciśnięci przez rodzinę, rodziców, chłopaka, partnera, że jeżeli ty nie chcesz mieć ze mną dziecka, to ja ci zostawię. No to mi zostaw. Powiem Wam, że kilka moich związków, może nawet nie związków, a relacji, rozpadło się już od razu na początku. Ponieważ ja nie chciałam mieć dzieci, ja mówię o tym otwarcie, że ja sobie nie wyobrażam planowania rodziny i nie wyobrażam sobie wejść w związek z osobą, która rodziny chce planować, bo w jakimś momencie pojawi się zgrzyt, a my będziemy po prostu nieszczęśliwi. Więc tak to wygląda. Wiem, że pewnie właśnie będą głosy, że instynkt macierzyński ci się obudzi, że jakbyś zobaczyła, to byś pokochała, że zechcesz mieć dziecko w okolicach trzydziestki. Powiem Wam, że właśnie edukując się w tym temacie, natrafiłam na kilka źródeł. Przede wszystkim są to wypowiedzi rodziców matek, głównie, które żałują urodzenia swojego potomstwa i jest to dla mnie straszne, dlatego że te dzieci naprawdę niczym nie zawiniły. To są malutkie, kruchutkie istoty i to jest tragedia z obu stron. To jest straszne. Drugą sprawą jest to, że najczęściej są to właśnie jakieś takie, wiecie, wpisy anonimowe, pisane na jakichś forach, na kolanie, żeby mąż nie widział, bo mąż chciał mieć trójkę dzieci, a ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. I uważam, że to jest tragedia, tragedia bardzo często spotykana. Kolejną rzeczą, z którą się spotkałam, to są wypowiedzi głównie osób celebrytów, osób popularnych, które nie chcą mieć dzieci, ale one były takie... Hmm. Większość z nich była taka po prostu mech, taka wymijająca więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego wsparcia, bo czujecie się niezrozumieni, to tutaj w tej przestrzeni ją znajdziecie. Ten argument jak zobaczysz, to pokochasz, to dla mnie też jest straszne i mam książkę Otwórz oczy osoby, która prowadzi kanał 7 metrów pod ziemią. Ja teraz zapomniałam jak ten pan się nazywa. Prze serdecznie przepraszam, ale od razu będziecie wiedzieli o kogo mi chodzi. Tam jest wiele wywiadów i jednym z tych wywiadów, jedną z tych rozmów jest właśnie temat depresji poporodowej. O tym, jak się o tym nie mówi. O zmowie matek, celebrytek, które mówią, jakie macierzyństwo i posiadanie dzieci jest wspaniałe. A jak to wygląda z takiej prawdziwej perspektywy, i to jest kolejna rzecz. Która mnie po prostu przeraża, że osoby kierujące takie słowa do obcych ludzi w internecie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego. Ja właśnie uważam, że macierzyństwo powinno być świadome. Nawet jeżeli wasze dziecko nie było zaplanowane, to trzeba podejść do tego świadomie i stanąć po prostu na wysokości. Zadania. Więc jeżeli jesteście osobami, które nie chcą mieć dzieci, to to jest dla Was przestrzeń wsparcia, ale z drugiej strony, jeżeli macie dzieci, to absolutnie nie czujcie się niczym skrępowani, bo każdy ma prawo do wyboru. I jak gdyby to jest mój wybór i wy go szanujcie. Ja szanuję Wasz wybór i cieszę się, że wychowujecie młode pokolenie. Więc jak gdyby ja jestem tym głosem w internecie. O którym możecie, z którym możecie troszeczkę o tym porozmawiać. A jeżeli znacie właśnie jakieś książki albo coś, co ominęłam w internecie na ten temat, to koniecznie mi podeślijcie, bo właśnie chcę być bardziej aktywna w tym temacie, bo mam wrażenie, że to jest coś niezrozumiałego. I właśnie mam wrażenie, że im jestem starsza, tym bardziej ta decyzja jest dla mnie. Naturalna i normalna, i właśnie ostatnio noszę taki bunt w sobie związany z tym, że musisz dorosnąć do macierzyństwa, poczujesz ten instynkt macierzyński, co jest nieprawdą, bo nie każda kobieta go odczuwa, nie każda kobieta się tak, tak przysłowiowo tak, odpala na to, i uważam, że mówienie takich rzeczy jest okropna i niesprawiedliwa, i nie róbcie tak, bo to jest po prostu hamskie. Więc, jak widzicie, no, sporo rzeczy musiałam z siebie wylać, trochę pogadać do kogoś, bo nie chciałam o tych rzeczach też robić filmu. A podcast jest taki, jedną z form, których ja, którą ja bardziej chyba lubię od filmów na YouTube, bo jest dla mnie ona wygodniejsza i pozwala mi się swobodniej poruszać po wielu tematach, właśnie tej świadomości życia, kierowania i kształtowania swojego życia, swojej energetyki, wybierania swoich ścieżek życiowych i chyba chciałabym was tym pozostawić. Jestem szalenie ciekawa Waszych zdań. Jeżeli słuchacie tego na YouTube, to koniecznie napiszcie mi, co o tym sądzicie, a jeżeli słuchacie mnie na innej platformie do streamingu, to serdecznie zapraszam Was na swój kanał na YouTube, po prostu szepciucha i, jazz. I tam poruszam wiele innych kwestii. Więc tak by to było, kochani. Witam Was serdecznie z powrotem w podcaście. Wlałam takie rzeczy, takie wkurzenia swoje, żeby nie przekląć właśnie na tapetę. Rzeczy, które, o których chciałam powiedzieć i które mnie mierziły gdzieś w środku. Żyjcie i dajcie żyć innym. To jest chyba jedno z najważniejszych haseł moich przewodnich. Żyję tak jak ja chcę i. I żyję w swojej bajce, żyję w swojej takiej krainie, żyję w swoim własnym świecie, który kreuje na jakiś własny sposób o tyle, ile mogę, chociaż życie momentami czasami po prostu mnie leje. on mi nie bije, ono mnie leje. Jakieś takie, wiecie, chore sytuacje życiowe, w których się znajduję, totalnie absurdalne, ale właśnie jestem w takiej ścieżce uzdrawiania, zmienia swoich nawyków. Nawet to, że odobserwowałam na Instagramie osoby, które mi wkurzały, które nie wiem dlaczego obserwowałam, zaprzestałam tej praktyki. Po prostu, jeżeli kogoś nie lubię, ktoś mnie wkurza, nie chcę z nim utrzymywać kontaktu, po co to oglądam, nie inspiruje mnie to w żaden sposób, to out, lecimy. Obcięłam jakieś znajomości, które mi nie pasowały. Jakieś takie mega fajne rzeczy, uzdrawianie po prostu swojej duszy. Niesamowite przeżycie. Polecam Wam po prostu taką zdrową praktykę, może takie zagłębienie się swojego życia i swojego, swoich praktyk na co dzień. Skierowanie się na to, czemu, na co poświęcamy swój czas i jej zrobienie takiego solidnego rachunku sumienia. Na co poświęcamy czas i energię. Tak po prostu. Więc myślę, że podcast będzie pojawiał się raz w tygodniu. Myślę, że to najczęściej będzie prawdopodobnie środa albo niedziela, ponieważ filmy na moim kanale pojawiają się w środę i w niedzielę. Więc yy, będzie film raz w tygodniu, a raz w tygodniu podcast. Zobaczymy, więc możecie liczyć na jakąś większą częstotliwość. Jeżeli chcecie, chcielibyście poruszyć jakieś takie tematy, to możecie pisać w komentarzach, na maile, na Instagramie, gdzie macie ochotę. Pamiętajcie, że ten podcast jest. Luźną formą pogadanki radiowej. Użyję tego słowa, bo je lubię. Więc tutaj jesteśmy totalnie na luzie, bez niczego. Więc to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam za jeszcze raz wszystkie miłe słowa. Dziękuję Wam za motywację. Do usłyszenia.